Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, w ostatnim filmie, gdzie badałem ten akumulator Zapp Schneidera, zresztą nie tylko w tym filmie, w każdym, którym badam akumulator, używam opornicy do pomiaru spadku napięcia pod obciążeniem. No, ten pomiar wykonuję przed pomiarem pojemności. No i już kilka razy pojawiły się komentarze, że powinienem po takim obciążeniu naładować akumulator, ponieważ no, takie badanie opornicą no, pobiera pewną pojemność akumulatora. No oczywiście no, trudno się z tym nie zgodzić, natomiast zawsze jakoś tak uważałem, że jest to na tyle niewielka wartość, że wręcz pomijalna i można po prostu wziąć pod uwagę to, że akumulator wcześniej był mierzony opornicą. No i tak dyskutowaliśmy z pewnym użytkownikiem. Ja tam zawsze pisałem, że to jest na poziomie 1-1,5% pojemności akumulatora, a więc możemy to uwzględnić po prostu podczas tego pomiaru pojemności. No ale zapomniałem faktycznie o jednej rzeczy. O tym, że im większe obciążenie akumulatora, no tym ta pojemność dużo bardziej spada. No więc tak sobie myślałem, kombinowałem, coś tutaj już wymyśliłem. Jak to zmierzyć? Jak zmierzyć, jaki ładunek pobiera ta opornica podczas testu obciążenia? No i tak sobie myślałem, że no chyba najrozsądniej byłoby rozładować akumulator, zmierzyć jego pojemność, potem go naładować, obciążyć opornicą, potem rozładować, zmierzyć pojemność. No wypadałoby zrobić takie 2-3 pomiary. No tylko zaraz, kurczę. A jak akumulator w pewnym momencie będzie mniej doładowany, a w drugiej bardziej. No i nie dość, że straciłbym na to masę czasu, no to powiem szczerze, że takie pomiary, takie badania, no chyba byłyby obarczone dość sporym błędem. No i tak sobie myślałem i co sobie wymyślałem. Wymyśliłem. Moi drodzy, akumulator AGM. Akumulator znacie. Dlaczego AGM? No ponieważ ten akumulator charakteryzuje się sprawnością na poziomie 97-98%. Co to znaczy sprawność? Mam na myśli oczywiście sprawność elektryczną akumulatora, czyli w stosunku ładunku pobranego podczas rozładowania do stosunku ładunku wprowadzonego, władowanego w ten akumulator. No więc tak sobie pomyślałem, jeżeli obciążymy ten akumulator opornicą i potem naładujemy i zmierzymy sobie do tego pojemność, którą wprowadziłem do tego akumulatora, no to mamy jakby jakiś pomiar, jakiś wynik i w moim odczuciu całkiem rozsądny. No może nie jest to idealne rozwiązanie, ale powiem szczerze, że z punktu widzenia poświęconego czasu, no to chyba to jest najrozsądniejsze. No i już powiem szczerze, że wykonałem na razie jedną taką próbę. Dołączyłem tu ten zewnętrzny miernik, żeby zobaczyć, co tu z tego mi wyjdzie. No i powiem szczerze, że zaczyna coś ciekawego wychodzić. Oczywiście tych pomiarów będzie kilka, żeby... Nie wiem, myślę, że co najmniej 3 pomiary zrobimy i ewentualnie wyciągniemy potem średnią z tego. Natomiast co sobie wymyśliłem? No bo jeżeli zwiększymy tu napięcie gdzieś do poziomu 14,7, mamy tutaj chłodno, więc wypadałoby nawet jeszcze więcej, gdzieś powyżej 15 V, no to ten prąd w pewnym momencie będzie cały czas płynął. No, akumulator nie przestanie się ładować. Wprawdzie te wartości będą bardzo znikome, no natomiast cały czas ten prąd będzie tutaj płynął. Więc wymyśliłem sobie, że no przecież ten akumulator AGM całkiem fajnie ładuje się przy napięciu 13,8 V. I wtedy ten spadek prądu ładowania, no z tego co ja zaobserwowałem wcześniej, jest tutaj gdzieś do poziomu 60-70 miliamperów. Zresztą już nawet przy takim prądzie ładowania, tutaj mamy w tej chwili prąd ładowania na poziomie 120-130 miliamperów, no to umówmy się, ten przyrost pojemności jest tutaj znikomy. No, tak zaglądam sobie od czasu do czasu,
No i ta pojemność tu rośnie już, tak wiecie. No tak, tak słabo. No i właśnie myślę, że przeprowadzę kilka takich pomiarów, czyli kilka razy ten akumulator zostanie obciążony przeze mnie opornicą. Potem podłączę ten zasilacz przez ten miernik pojemności. Zmierzymy sobie, jaka pojemność tu została wprowadzona i wykorzystam pewną niedoskonałość tego miernika, pewną jego wadę, o której już tam kiedyś wspominałem. Mianowicie chodzi o to, że przy bardzo małych wartościach prądu ten miernik zaczyna nam tutaj zaniżać. Zobaczcie, tutaj na zasilaczu mam 120-130 mA. No tu na tym mierniku mamy 60 mA. I w pewnym momencie, jeżeli ten prąd ładowania spadnie nam tutaj do poziomu gdzieś właśnie 0,7, znaczy 70-80 mA, no to ten miernik przestanie nam tutaj mierzyć. I to dobrze, dlatego że ten prąd ładowania, ten niewielki prąd ładowania będzie się utrzymywał tutaj już później na stałym poziomie. Ten prąd ładowania po prostu nie spada. No więc, no tak to sobie wymyśliłem. Może niekoniecznie jest to poprawnie, ale jakiś wynik otrzymamy. No takie są założenia. Zawsze powtarzam, że niekoniecznie te moje założenia są dobre, poprawne. Się tu rozgadałem. Przejdźmy do pomiarów, moi drodzy. Ja sobie tu będę mierzył, wy sobie oglądajcie, co tu się będzie działo i potem zrobimy małe podsumowanie, jakie te wyniki nam tutaj wyszły. Ja myślę, że spróbuję nawet może dwukrotnie albo przy którymś kolejnym razie trzykrotnie obciążyć ten akumulator i zobaczymy, czy po dwu, czy tam nawet trzykrotnym obciążeniu tą opornicą no ta wartość tutaj zmierzona nam się tu dwukrotnie bądź trzykrotnie zwiększy. Dobra, ja przystępuję do działania, wy sobie oglądajcie.
No i tak, mamy już tutaj, myślę, ostatni wynik. Zobaczcie, tym razem wyszło nam tutaj 2,45 Ah. No i ja już sobie tutaj policzyłem, już Wam to wszystko pokazuję, co nam tutaj wyszło, co nam tu nie wyszło. Mamy tak. Zrobiłem trzykrotnie obciążenie pojedyncze prądem 370 amperogodzin, czyli plus minus połowa wartości prądu rozruchowego tego akumulatora. No i przy pierwszym pomiarze do akumulatora udało nam się wprowadzić ładunek o wartości 1,45. Przy drugim było 1,21, przy trzecim pomiarze było to 1,32. Średnia z tych trzech pomiarów to było 1,32 amperogodziny. Potem zrobiłem trzy kolejne próby, gdzie akumulator był dwukrotnie obciążany takim prądem. No i zobaczcie, otrzymaliśmy takie oto wyniki: 2,89, 2,59 i 2,45, co daje nam średnią z tych trzech pomiarów 2,64. Zobaczcie, idealnie udało nam się tutaj wszczelić. Także no, wychodzi z tego, że przy jednym pomiarze średnio przy obciążeniu 370 amperów pobieramy z tego akumulatora 1,32, ale pamiętajmy o sprawności elektrycznej, czyli mamy te 98%, a więc od tej wartości odjąłem 2%, no i wyszło nam tu 1,29 amperogodziny. I teraz jeszcze sobie postanowiłem tutaj policzyć, ponieważ no, ten akumulator jest o pojemności 70 amperogodzin. Jaki procent tej pojemności jest tutaj pobierany? No i wyszło mi tu 1,84%. No i moi drodzy, jasne, tutaj ten miernik przy tych niskich wartościach prądu nieznacznie nam tutaj zaniżał, ale to są już tak małe wartości, że należałoby sobie zadać pytanie, czy idziemy w dobrym kierunku. No bo równie przy takim wskaźniku, przy takiej różnicy 1,84%, to nawet to moje elektroniczne obciążenie może mieć taki błąd pomiarowy. A więc no, wchodzimy w naprawdę tak drobne wartości, w tak małe wartości, że no, w moim odczuciu mamy dwa wyjścia. Albo to uwzględnić, albo po prostu to pominąć. Ja nigdy tego nie uwzględniałem. Oczywiście być może to mój błąd. Trudno powiedzieć. Myślę, że to pytanie pozostawiam Wam. Czy takie niewielkie wartości należałoby uwzględnić, czy pominąć, czy po prostu no, robić to, co dotychczas, czyli po prostu badać akumulatory w taki sposób, jaki je badałem dotychczas. Czy te wyniki są miarodajne, czy nie? No, takie wyniki otrzymałem. Ja zawsze powtarzam, pamiętajcie, to nie laboratorium. Ja mam tutaj amatorskie urządzenia, amatorskie mierniki, a więc to też należałoby uwzględnić. Dlatego ja myślę, że taka wartość jest wartością pomijalną. Można pod koniec po prostu procesu pomiaru pojemności uwzględnić, dodać taką wartość, bo pamiętajcie, że no, pojemność raczej idzie w parze z prądem rozruchowym. Oczywiście te wartości przy różnych akumulatorach nieco się różnią. Niektóre mają mniejszą pojemność, a większy prąd rozruchowy i odwrotnie, ale zazwyczaj im mniejsza pojemność, tym mniejszy prąd rozruchowy. A więc ja myślę, że możemy uznać, że te, dajmy na to nawet 2%, czyli na korzyść akumulatora, na korzyść pojemności tego akumulatora, możemy taką wartość uwzględniać. No cóż, to chyba tyle. Jak zwykle, dzięki Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.